Wiemy, że Polacy, czy to w Polsce, czy za granicą, są niesamowicie podzieleni, skłóceni. Chciałoby się powtórzyć za Adamem Mickiewiczem, który w epilogu do Pana Tadeusza mówi: pływają na siebie i żrą jedni drugich. Otóż jest to jakaś taka dziwna sprawa. Podobno w Polsce, mówił mi jeden z biskupów, jest około 4000 organizacji kombatanckich. 4000. Ładny wynik. Czyli cała siła osób, które walczyły za Polskę, jest kompletnie rozbita. Nie znaczą nic. A ile mamy różnych partii, partyjek, takich, siakich i najczęściej prawicowo-katolicko-narodowo-chrześcijańsko. Prawda? Czyli coś takiego jest, co powoduje, że dzielenie się idzie nam bardzo łatwo, a nie bardzo wiemy, w jaki sposób się jednoczyć. Otóż, żeby to jakoś uporządkować, musimy zwrócić uwagę na pewne podstawy cywilizacyjne, na jakich zbudowana jest nasza ojczyzna i bez których nie ma Polski i nie ma jedności. Bo cały sens jednoczenia się polega na tym, żeby być zgodnym co do celu, a różnorodnym co do środków. A środki mają się nie wykluczać, ale dopełniać. Tu jest tajemnica jednoczenia się. Jeżeli nie mamy wspólnego celu, to tym bardziej nie połączymy się. Natomiast mając wspólny cel, możemy szukać różnorodnych środków i nie będziemy sobie przeszkadzać. Odwrotnie, nawzajem będziemy siebie potrzebować. Jakie są więc te podstawowe odniesienia cywilizacyjne, na których zbudowana była Polska? Są cztery takie punkty, cztery takie jakby filary, na których trzeba budować naród polski i państwo niepodległe. Otóż dotyczą one rozumienia tego, kim jest człowiek, czym jest rodzina, co to jest naród i ojczyzna i kim jest Bóg. A ostatni punkt, jaka jest metoda organizowania się. Dzisiaj niestety terminologia, jaka lansowana jest przez polityków czy w mediach, wprowadza dużo zamieszania, chociaż jest bardzo pobożna. Ileż to partii powoływało się na katolicką naukę społeczną? Ilość polityków mówiło o wartościach chrześcijańskich? I co z tego? Nic z tego. Czy wiecie państwo, że w telewizji polskiej, może nie oglądacie tutaj, bo to nie dochodzi, ale jest zapis od kilku lat, że mają obowiązywać wartości chrześcijańskie. Otóż takich okropieństw, jak są w tej chwili, jeszcze nigdy nie było. Po prostu ordynarna pornografia i ordynarna przemoc. I reklamy, ale tak prymitywne, że po prostu nie chce się wierzyć. A zapis jest. Dlaczego? Bo to słowo nic nie znaczy. Bo to nic nie znaczy. To brzmi pobożnie, ale to nic nie znaczy. I dlatego nikt nie może wyegzekwować tego zapisu realnie. Dlatego też poza słowami, jak wiemy, słowo to nie wszystko. Jest jeszcze znaczenie słowa i jest jeszcze rzecz oznaczana. Dlatego poza słowami warto zapytać się, a co ono znaczy? Może używamy tych samych słów, a znaczenia są inne. I dlatego też, kiedy mówimy o podstawach cywilizacyjnych Polski i narodu polskiego, musimy odnieść się do pewnych słów i przyjrzeć się bliżej ich znaczeniom. I właśnie tutaj, w odniesieniu do znaczeń, okaże się, że są różnice.